Miękka siła przyciągania, termin, który dużo lepiej znany jest w angielskim oryginale, soft power, robi w ostatnich latach zawrotną karierę. Jego twórca, Joseph Nye, definiuje go jako zdolność do zdobywania wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury czy ideałów politycznych. W skrócie, pokaż mi swoją kulturę, a powiem ci, jakie możliwości polityczne, osiągania politycznych przewag posiadasz. Tylko czy dyskusja o soft power, o miękkiej siłę przyciągania ma w ogóle jakikolwiek sens, zwłaszcza teraz, gdy wojna na Ukrainie pokazuje, że jednak każdy kraj jest tyle wart, ile ma czołgów i ile w stanie jest wyrzucić z siebie rakiet? O tym będziemy dyskutować na naszym panelu Kultura jako soft power państwa. Ja się nazywam Agaton Koziński, mam zaszczyt prowadzić kolejny panel Kongresu 590, którego partnerem strategicznym jest PKN Orlen. Witam moich panelistów. Trójka tutaj z nami na scenie. Czwarty panelista połączony jest z nami za pośrednictwem łączy. Pan dr Henryk Onesorge, dyrektor zarządzający Centrum Studiów Globalnych Uniwersytetu w Bonn, autor książek o miękkiej sile przyciągania, o soft power. Panie doktorze, to pan jest troszkę, pana udział z nami jest utrudniony. Zaczniemy od pana. I pytanie najbardziej ogólne, bo pan właśnie wydaje teraz książkę najnowszą o Soft Power and the Future of US Foreign Policy. Ma sens publikacja książki o soft power, gdy i Amerykanie zwiększają swoje wydatki budżetu na budżet obronny, gdy wojna na Ukrainie redefiniuje właściwie cały porządek światowy? Ile znaczy soft power, ile znaczy soft power we współczesnym świecie? We can hear you. Tak. Dobrze, teraz działa. Idealnie. Cóż, po pierwsze bardzo dziękuję za to życzliwe zaproszenie w tym formacie cyfrowym. Bardzo się cieszę na tę dyskusję nad soft power i nad kulturą soft power i jej rolą w międzynarodowych relacjach. Tak, aby od razu odpowiedzieć na pańskie pytanie, najlepiej jak potrafię, to przypomina mi się stare powiedzenie, że czasem na naprawę dachu jest wówczas, gdy świeci słońce. To jest jedna sprawa. Oczywiście widzimy dziś, jesteśmy świadkami ery ogromnej konkurencji siłowej na całym świecie. Szczególnie zaś w Ukrainie to widać, gdzie mówimy o takiej twardej sile jednak, i tam faktycznie jest to królestwo twardej siły. Stany Zjednoczone, szczególnie pod rządami Donalda Trumpa, bardzo wyraźnie powiedziały, że zwiększają swoje inwestycje w twarde siły i ich budżet to jest tak naprawdę budżet twardej siły, a nie miękkiej siły. Ale myślę, że tak naprawdę książka, o której pan wspomniał, to wchodzi do dyskusji, bo w jaki sposób ta przyszłość stosunków międzynarodowych będzie wyglądała, to dzisiaj mamy bardzo różne zmiany w układzie sił od różnych aktorów na globalnej scenie, po różnego rodzaje siły, jakie mamy w interesie stosunków międzynarodowych. Myślę tak naprawdę, że miękka siła będzie odgrywała coraz większą rolę. To, co się dzieje, tak jak i w takim dużym starciu się dużych sił jak Chiny i Stany Zjednoczone, to jest zarówno w ramach gospodarczej przewagi czy wszelkiej innej, to ci konkurenci też również konkurują w ramach miękkiej siły soft power. I to chodzi na przykład o organizację wydarzeń sportowych czy innych. To, co pan również wspomniał, i jestem przekonany, że o tym też należy dyskutować, ponieważ to pokazuje, podważa ideał soft power, to wojna w Ukrainie faktycznie, ale to również myślę, że jest kluczowo do przemyślenia w kategorii miękkiej siły. Liderzy ukraińscy i kultura ukraińska to tak naprawdę również odwracają się do tego, co jest kluczowe dla obrony ukraińskiej. Oczywiście z drugiej strony również Rosja inwestuje zarówno tą twardą siłę, jak i miękką siłę w tę wojnę, ale to
to jest absolutnie subiektywne wszystko, jeśli chodzi o to, jaką mamy docelową widownię, docelowych odbiorców. Widzimy, że dzisiejsza wielka polityka, tak jak to Joseph Nye kiedyś już wspominał, to nie tylko jest wokół wojska i gospodarki, ale i opowiadania historii. To opowiadanie historii jest kluczowe w dzisiejszej polityce i to właśnie soft power i jej kluczowa rola do odegrania. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pani doktor Katarzyna Obłąkowska, adiunkt z Instytutu Finansów Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oprócz kwestii finansowych zajmuje się pani również miękką siłą przyciągania. Bardzo lubię oglądać to, co się dzieje na Dalekim Wschodzie w tym zakresie. Chińczycy ładują miliony czy setki milionów dolarów w atrakcyjne, wielkie widowiska historyczne, które mają pokazywać splendor i wielkość tego państwa. Również Korea Południowa staje się liderem w budowaniu własnych przewag, czy to za pomocą K-popu, czy za pomocą seriali telewizyjnych, muzyki, czy filmów, czy wystarczy przypomnieć zwycięzcę Oscarów Parasite niedawno. Nie wygląda to trochę sztucznie? Czy rzeczywiście to nie jest jakaś, no nazwę to wprost, może powinienem poszukać mi bardziej eleganckiego słowa, ale nazwę jednak to wprost, zwykłe przepalanie pieniędzy, które tak naprawdę nie daje efektów? Panie redaktorze, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. W kulturze chińskiej, bo musimy zawsze pamiętać o dwóch rzeczach, że budujemy siłę narodu wewnątrz poprzez politykę kulturalną oraz poprzez politykę kulturalną na zewnątrz, czyli soft power. Soft power, myślę, że ja bym jeszcze dwa słowa o tym powiedziała, to jest moc państwa do osiągania swoich celów w polityce zagranicznej poprzez wartości i idee. Inne państwa, inne narody chcą naśladować dane państwo ze względu na jego idee i wartości, a nie dlatego, że jest tutaj zaangażowana moc militarna czy też ekonomiczna. Dlatego od wielu lat, a w zasadzie dziesięcioleci, ten rodzaj mocy jest zbudowany. Ja podałabym dwa bardzo udane przykłady, które zadziałały po II wojnie światowej. Tutaj pan zajmuje się Stanami Zjednoczonymi. Po II wojnie światowej w latach 50. XX wieku Museum of Modern Art w Nowym Jorku prowadziło wystawy w kilku państwach europejskich ekspresjonistów abstrakcyjnych, czyli szkoły nowojorskiej. W ten sposób chciało powiązać w umysłach Europejczyków USA z wolnością. To się udało, bo teraz przeciętnie, jeżeli zapytamy obywatela, z czym kojarzy się nam Stany Zjednoczone Ameryki, to jest wolność. A wiemy, że niewolnictwo zostało zniesione w Stanach Zjednoczonych w 1865 roku. Gdy pojedziemy znowu do Muzeum Migracji na Ellis Island w Nowym Jorku, to widzimy, że jak wielu obywateli, którzy tam mieszkają, ich przodkowie, to są przodkowie osób, które nie znalazły się tam ze względu na własną wolę. Innym przykładem ogromnego wpływu kultury na wizerunek są Niemcy. Niemcy po II wojnie światowej, w 1945 wiemy, że ona się zakończyła, wiemy jak ogromne straty ludnościowe w kulturze przyniosła, a tutaj właśnie Niemcy hitlerowskie były głównym prowodyrem tej wojny. A już w 1951 roku RFN przystąpiło do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, w 1955 do NATO. Zatem tutaj widzimy, że bardzo szybko alianci uznali, że ten naród i to państwo reprezentuje już inne wartości moralne i może rozwijać się, tworząc wspólną Europę. W 2008 roku Niemcy stały się najsilniejszą marką świata, bo mówiąc o kulturze, o soft power, o tym realizowaniu na arenie międzynarodowej swoich własnych celów poprzez idee i wartości, warto to powiązać z marką. I te marki narodowe są badane. I wśród 60 marek, które są badane, najsilniejsze marki narodowe świata, właśnie Niemcy od wielu lat, od 2008 roku, są na pierwszym miejscu. My jako Polska jesteśmy na miejscu 26 w 2022 roku. Bardzo takim istotnym elementem, ciekawe jest to, czy nie ciekawe, wiemy dlaczego, a propos hard power i jej wykorzystania. Rosja w 2021 roku była na 27 miejscu pod względem siły marki, a w roku ubiegłym już była na
jednym z końcowych, 50. którymś, co się tłumaczy właśnie tym zastosowaniem, no wojną, którą ona wywołała. Zatem w soft power należy inwestować, ale jest to inwestycja wielodziesięcioletnia. Polityka prowadzona w tym zakresie nie może być polityką rozumianą na kolejną kadencję. To musi być polityka zaplanowana na 20 lat, minimum 30, 40, 50 i sukcesywnie realizowana. Zatem w mojej ocenie żadne działania związane z soft power danego państwa i narodu, z budowaniem jego wizerunku nie są wskazane. Dziękuję bardzo pani doktor. I pytanie do doktora habilitowanego Wojciecha Lewandowskiego z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pan jest autorem publikacji dotyczących soft power krajów Trójmorza, Europa Środkowa plus Austria. Szersze pytanie, na ile wizerunek naszego regionu zmienia wojna na Ukrainie? Bo tak jak pani doktor powiedziała, Niemcy zbudowały swoją pozycję, że miały najmocniejszą markę świata. Europa Środkowa, kraje Europy Środkowej zawsze w tych zestawieniach były nisko, a nagle okazuje się, że nasza miękka siła przyciągania, właściwie bez inwestycji, bez niczego, jest całkiem duża, czego najlepiej dowodzą najpierw dziesiątki czy setki tysięcy Białorusinów uciekających z Białorusi po represjach, czy potem miliony Ukraińców uciekających przed wojną i zostających u nas. Teoretycznie mogli pojechać do Hiszpanii albo Portugalii, gdzie jest ładniej i cieplej, a w dużej mierze zostają w Polsce. Dlaczego? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dlaczego do nas? Czy jest pewien powód czysto geograficzny, do nas jest najbliżej i ten takie pospolite ruszenie polskiego społeczeństwa, które miało miejsce, kiedy tylko dowiedzieliśmy się o wybuchu tej wojny, sprawiło, że staliśmy się krajem docelowym, zwłaszcza, że wtedy jeszcze nie było wiadomo, ile ta wojna potrwa, jak długo. W związku z powyższym no, nadzieja na powrót z kraju stosunkowo bliskiego jest zawsze chyba największa. Oczywiście to się będzie zmieniać, im dłużej ta wojna będzie trwała. Natomiast to, w jaki sposób można wykorzystać tą sytuację dla budowania wizerunku Polski, no to jest wszystkim związana z faktem nadania temu pewnego charakteru opowieści o solidarności, pomocy dla bratniego narodu, przezwyciężenia pewnego rodzaju konfliktów i problemów, które w historii obu tych państw były. Zapewne też elementem, który nas spaja, jest pewna wspólnota słowiańska, krótko mówiąc, i to sprawia, że jest tutaj też większa łatwość nawiązania prostych, ludzkich relacji, bo soft power to nie tylko to tak wielkie opowieści tworzone przez państwa w celu promocji, ale to przede wszystkim opowieści tworzone przez zwykłych ludzi, którzy czegoś doświadczyli w związku z ich sytuacją, ich życiem. Dużo lepszym ambasadorem kraju jest indywidualna osoba, która doświadczyła bezpośrednio kontaktu z kimś, niż oficjalne przekazy. I myślę, że to może budować perspektywę na Polski jako kraju dobrego, ciepłego, gotowego nieść pomoc w sytuacji krytycznej. I tak z takich, no to żadne badania naukowe, czysto prywatne doświadczenia z kilkumiesięcznego pobytu za wielką wodą. Tak jesteśmy tam w dużej mierze postrzegani, nawet nie wśród uniwersyteckich kadr, ale w takich rozmowach ze zwykłymi ludźmi na poziomie czysto personalnym. I to jest ten element, o którym nie wolno zapominać w budowaniu siły państwa, że największym zasobem każdego państwa są obywatele. Tylko nie można im przeszkadzać. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawa uwaga. I pan doktor habilitowany Wawrzyniec-Kornacki, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula, politolog i mało chyba kto wie, to dopowiem, specjalista od monarchii królewskiej, od Wielkiej Brytanii przede wszystkim. A Wielka Brytania, no to nie ma chyba silniejszego jednostkowego symbolu w kategoriach soft power jak brytyjska monarchia i to wszystko, co się z nią dzieje. Ale nie chcę pana pytać o monarchię brytyjską jako taką, bardziej o soft power jako szerzej. Jak pan postrzega soft power? Jakie ma znaczenie soft power? Czy mimo wszystko nie przywiązujemy do niego zbyt wielkiej wagi? Bo w przestrzeni, w debatach różnego rodzaju zajmuje dużo literatury fachowej, jest bez liku, a czy tak naprawdę skórka warta wyprawki? Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo panie redaktorze za zaproszenie również. Soft power jest w zasadzie formułą, którą wymyślono niedawno, żeby to w Joseph Nye, czy była mowa,
ale w zasadzie możemy powiedzieć, że coś takiego, takie zjawisko jest znane od setek lat. W istocie bowiem nawet te państwa, które prowadziły wojny, które wykazały się często okrucieństwem w tych wojnach, starały się to wszystko przekuć w dobry swój wizerunek. Z perspektywy na przykład dramatycznych wydarzeń z chyłku lat 30. i początku 40. z udziałem Japończyków, którzy dokonali ludobójstwa na Chińczykach i Koreańczykach, w zasadzie nikt o tym już nie pamięta, z wyjątkiem samych zainteresowanych. Japonia bowiem, która stała się państwem po II wojnie światowej całkowicie niesuwerennym, przypominam, że formuła konstytucji oktroowanej, czyli nałożonej, czy stworzonej przez króla kiedyś, w czasach monarchii konstytucyjnych, tutaj może być zilustrowana faktem, że to obce mocarstwo stworzyło model rozwoju Japonii, czyli USA, jako państwo, które było państwem w zasadzie okupującym. A jednak Japończycy byli w stanie tę sytuację przetrawić, stworzyć kompletnie nowy model rozwojowy i w bardzo krótkim czasie przykryć tę swoją negatywną opinię, bardzo słusznie negatywną, za zbrodnie, jakich dokonali w czasie II wojny światowej. To jest fakt bezsporny i to olbrzymi sukces. Dlatego soft power jest, można powiedzieć, pewną metodą bardzo inteligentną, żeby nie powiedzieć przebiegłą, która jest albo próbą zerwania całkowicie z negatywnym stereotypem, który był na przykład towarzyszącym danemu narodowi przez setki lat, albo jest to taka próba trochę przykrycia tego poprzez inne osiągnięcia. Skoro pan mnie sprowokował, panie redaktorze, do wątków brytyjskich, ja co prawda bardziej się zajmuję irlandzkim republikanizmem, ale jak się domyślacie, republikanizm jest odpowiedzią na taki, a nie inny typ systemu politycznego, którego wyrazem była korona brytyjska, w związku z tym z racji tej chociażby też muszę się trochę znać na Brytanii. Chcę państwa uwagę zwrócić na następującą ciekawą rzecz, na pewne określenia, które pokazują w jakiś sposób mocarstwo, które miało wtedy pozycję mocarstwa numer jeden, mówię o przełomie wieku XIX-XX, czyli Wielka Brytania, było w stanie stworzyć pewne pojęcia, które w istocie są pojęciami imperialnymi, a na co mi zwrócił kiedyś uwagę nieodżałowanej pamięci profesor Gawlikowski, który na moje słowo o tym, że Daleki Wschód to jest to i tam, to powiedział, jakim prawem pan używa takiego pojęcia. Nie ma żadnego Dalekiego Wschodu. Chińczyk nie powie nigdy o tym, że jest na Dalekim Wschodzie, tylko powie, że jest z Azji Wschodniej. W istocie my jesteśmy cały czas niewolnikami swoich własnych sposobów myślenia, które zostały nam narzucone. Skąd się bowiem wziął termin Daleki Wschód? To jest termin i angielski, i rosyjski, a właściwie brytyjski i rosyjski, w sensie oczywiście językowym, jest on terminem angielskim. Jest to termin, który w żadnym stopniu nie podoba się ani Koreańczykom, ani Chińczykom. My z perspektywy europejskiej, tak mówimy, nawet jest bardzo szacowny instytut, który znam i którym też miałem liczne więzi w UJ-cie, czyli właśnie Dalekiego Wschodu. To jest formuła jak najbardziej imperialna. To jest dowód na to, że Brytyjczykom udało się po prostu jest też Bliski Wschód. Bliski Wschód też. Bliski Wschód też jest oczywiście, jak najbardziej. Ale Bliski Wschód wywołuje mniejsze w tej kwestii próby oporu ze strony tamtejszych narodów, chociaż czują się one oczywiście w stopniu znaczącym oszukane. Szczególnie mam na myśli fakt, który się działy po I wojnie światowej, gdzie jak wiadomo przecież pułkownik Lorenz, słynny Lorenz Arabi, został w dużym stopniu jako wielbiciel i naukowiec kultury arabskiej, został w jego mniemaniu wykorzystany i jak wiemy zginął w bardzo tajemniczych okolicznościach podczas jazdy motocyklem. Drugie pojęcie, bardzo istotne, które tutaj powinno być stosowane, ja używam go w sposób prowokujący, za to państwa przepraszam, ale kiedy pojawiam się na jakimś spotkaniu oficjalnym i na przykład pani domu chce powiedzieć: witam panów dżentelmenów. W tym momencie mówię: dziękuję bardzo, ja nie jestem dżentelmenem. Jak to? Dlaczego? Dlatego, że dżentelmeni mają na swoim koncie śmierć milionów ludzi. Świetny dowód na to, że słowo gentleman jest słowem, którego my używamy, ale zapominamy o tym, że było ono synonimem imperium kolonialnego brytyjskiego. I rzecz trzecia, skoro jeszcze wątek brytyjski mogę pociągnąć, to jest pokazanie, że, i to jest fenomen absolutny, że wszędzie tam, gdzie Anglicy, a potem Brytyjczycy starali się znaleźć formułę na podbicie konkretnych terytoriów, wszędzie tam była mowa nie o, tak jak to było w przypadku Hiszpanii, o konkwiście, czyli formą, krótko mówiąc, agresywnego zachowania i zawłaszczenia, tylko o misji cywilizacyjnej. Pamiętajcie państwo, takim świetnym orędownikiem i przykładem soft power jeszcze angielskiej w czasach epoki elżbietańskiej był nie kto inny, tylko Edmund Spencer, najwybitniejszy poeta po Szekspirze, który o Irlandczykach pisał w taki sposób, że są to bestie pełzające na ziemi, ludzie prymitywni i zwierzęta. To są określenia, które znajdziemy w jego listach, jakie pisał do Elżbiety I, no bo ona była jego ni mniej, ni więcej patronką.
przykładów państw, które, już kończę, po II wojnie światowej osiągnęły kapitalny sukces, używając właśnie różnych sposobów na to, żeby albo przykryć swoją negatywną opinię wcześniejszą, albo stworzyć coś kompletnie nowego, jest na przykład Finlandia, która z kraju bardzo cofanego gospodarczo, który w zasadzie utracił pewne obszary na rzecz Związku Radzieckiego, był w stanie, podobnie jak Japonia, wydobyć się z zapaści i za pomocą formuły SISU, czyli determinacji, która jest typowa dla narodowego charakteru Finów, stać się takim narodem, który wzbudzał olbrzymi zachwyt i godne, że tak powiem, i chęć ku temu, żeby go naśladować. Duńczycy, którzy byli aż do 1832 roku monarchią absolutną, w której prawa chłopów były co prawda większe niż w Polsce, ale w dalszym ciągu jednak było to negowanie ich specjalnej roli, doszło do absolutnej kapitalnej rewolucji edukacyjnej, która się potem rozprzestrzeniła na wszystkie kraje nordyckie oraz na bardzo dużą część krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Myślę oczywiście o koncepcji duńskich szkół ludowych, które były formułą niczego innego jak wychowania obywatelskiego, które doprowadziło ostatecznie do tego, że w Danii, zauważcie, ale i w Szwecji, w Norwegii nie było nigdy rewolucji. Dlaczego? Bo tamtejsze elity działały prewencyjnie. Poprzez masową oświatę chłopską nie tworzono z chłopów antagonistów wobec arystokracji i wobec dworu królewskiego. Chłopów uczono szacunku dla państwa, a więc także dla rodziny królewskiej, natomiast nie skłaniano ich do tego, żeby się buntowali. Na tym tle my wypadamy niestety marnie. Ja za 2 miesiące opublikuję artykuł, w którym będzie mowa o tym, jakie są główne grzechy polskiego państwa i dlaczego my jako naród nie lubimy swojego państwa i w jaki sposób sami przyczyniliśmy się do zaborów, nie będąc w stanie stworzyć pozytywnego obrazu w okresie od wieku XVI do XVIII, państwa, które jest absolutnie nowoczesne, nowatorskie, ale w którym niestety elity rządzące nie są w stanie korzystać z doradztwa intelektualistów. Dziękuję bardzo. Pan profesor już nam jutrzejsze panele zaczął opowiadać, także zatrzymujemy go w tym momencie. I pytanie do pana doktora Onelsorge. Państwo mnie przekonujecie, że to soft power ma znaczenie, to ja się ustawię w pozycję advocatus diaboli i będę konsekwentnie powtarzał, że przeszacowujemy znaczenie soft power, że to jest wypadkowa pewnych procesów, a tak naprawdę sztuczny twór marketingowy i argument. To, co się wydarzyło teraz na Ukrainie. Liczy się przede wszystkim hard power, twarda siła, a nie soft power. Pan doktor powiedział w swoim pierwszym wejściu, że Rosjanie wydawali miliardy na swoją soft power. Przyznam się szczerze, nie widziałem tych miliardów. Nie wiem, może pan to rozwinie, na czym polegało. Mi się wydaje, że jedyna soft power rosyjska, jaka była przynajmniej na poziomie Europy, to były zwyczajnie formy mniej lub bardziej zaowalowanej formy korupcji i nic więcej. Nie wiem, czy to można nazwać jako soft power, ale hard power absolutnie bierze siłę nad wszystkim, co soft power mogła zakryć, albo może tak naprawdę liczy się to, co Anthony Cordesman określił jako smart power, czyli wypadkowa soft i hard power. Państwo jest tyle warte, ile potrafi przyciągnąć do siebie swoją kulturą, ale też ile potrafi wywalczyć za pomocą miecza i czołgu, czyli metoda kija i marchewki jest jedynie słuszna, sam kij i sam marchewka tak naprawdę niewiele znaczą. Tak, dziękuję bardzo. Może rozpocznę od drugiej części pytania albo pańskiego komentarza. Myślę, że to naprawdę istotne, aby mówić o tym w kontekście międzynarodowych stosunków, jeżeli chcemy odnieść sukces. Tak, ważne jest połączenie obydwu rodzajów, czyli soft power i hard power. Ja rozpocznę może nie od soft power albo kultury jako części soft power. Ja częściowo zajmuję się historią, ale również ogólnie siłą jako taką. Na ten temat prowadziłem badania. Power, czyli ta siła czy też władza, pojawia się w różnych formach. Jedna z nich to zdecydowanie hard power, reprezentowane dzisiaj właśnie przez czołgi czy inne sposoby wymuszania militarnego. Oczywiście inna część tego równania to pieniądze, które są również niezwykle istotne. W ekonomii musimy mieć określoną sumę pieniędzy, żeby w ogóle mówić o możliwości wywierania soft power, czyli to wszystko się ze sobą łączy. Czyli nie jest to magiczny środek, który rozwiązuje wszystkie problemy tego świata. Nie da rady poradzić sobie z każdym problemem na arenie międzynarodowej przy wykorzystaniu soft power, a kryzys ukraiński jest
namacalnym tego przykładem. Mimo iż ja pracuję nad soft power, na ten temat są również moje wystąpienia, nie powiedziałbym, że soft power jest wszystkim, a hard power już w ogóle nie ma znaczenia w relacjach międzynarodowych. Nie, wręcz przeciwnie, ja próbuję powiedzieć, że soft power w ujęciu jakościowym nie jest lepszą niż hard power. Jeżeli chcemy uzyskać wyniki w relacjach międzynarodowych, soft power to możliwość wpływania na zachowania innych, sprawić, że inni będą robić coś, czego normalnie by nie zrobili. Być może sprawić, że zrobią coś, co my chcielibyśmy, że zrobili. To jest taka definicja w ogóle wywierania wpływu, władzy. Można dokonać tego na różne sposoby. Jeden z nich to właśnie hard power, czyli wymuszanie militarne, zmuszanie ludzi do określonych zachowań, ale mamy również pojęcie soft power, nad którym ciągle pracujemy. Dzisiaj słyszeliśmy już dzisiaj podczas tego panelu, ja się absolutnie z tym zgadzam, że jest to długoterminowy projekt czy też program. I tutaj nie ma szybkich rozwiązań tylko przy wykorzystaniu soft power. To może być historia, która jest atrakcyjna, kulturowa, ale czasami trzeba uciec się również do hard power. Nie mogę również powiedzieć, że soft power w ogóle nie odgrywa roli, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, albo w ogóle jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. Czasami soft power wyprzedza hard power. Nawet sposób, jaki coś określamy, czy mówimy, że to jest akcja milicyjna, czy wojna, czy coś innego, to ma konsekwencje tego, jak do tego podchodzimy. To jest również prawdą, jeżeli chodzi o 11 września i amerykańską odpowiedź na to. Jeżeli mówimy o wojnie z terroryzmem, to jak w ogóle to określamy, nazywamy. Ja znowu wpisuję to w narrację związaną z soft power, ale konsekwencje następują w obszarze hard power, czyli znowu jest to system naczyń połączonych i znowu pan mówi o koncepcji soft power. To jest koncepcja, która narodziła się jakieś 20, może 15 lat temu. Soft power to był rok 1999. I znowu słyszeliśmy, jest to prawdą, że to pojęcie towarzyszy nam praktycznie od początku, ale ja znowu nie mogę powiedzieć, że jest to zupełnie nowa koncepcja. To jest polityczne określenie łączenia naszej hard power i soft power, żeby uzyskiwać pożądane wyniki, czyli mówiąc krótko, potrzebne nam są obydwa, żeby odnosić sukces. Są takie problemy, które wymagają hard power, są inne problemy, gdzie hard power ma tylko ograniczone działanie, na przykład jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, czy też rozprzestrzenianie broni jądrowej albo w pandemii. Musimy przekonywać innych, nie możemy zawsze zmuszać ich, żeby przyłączyli się do naszej sprawy, ale musimy sprawić, że jesteśmy atrakcyjni. Na przykład Kostaryka to doskonały przykład, jeżeli chodzi o wykorzystanie soft power, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, ochronę środowiska. Oni nie mają swojej armii, nie mają ogromnych sukcesów, jeżeli chodzi o gospodarkę, nie mają takiej dużej hard power ekonomicznej, ale są doskonałym przykładem, jak hard power może oznaczać sukces, ale nie każdy problem z kolei nadaje się do tego, żeby rozwiązywać go za pośrednictwem czy przy wykorzystaniu soft Dziękuję power. Dziękuję bardzo panie doktorze i do pani doktor Obłąkowskiej. Nawiązując do tego, co powiedziała pani i pan doktor Lewandowski, wskazała pani na Niemcy przykład niemieckiej soft power, że 45 rok i nazizm, jednoznaczne skojarzenie Niemcy równa się III Rzesza. 10 lat później już są członkami wspólnoty europejskiej, lata 90, 40 lat później. No, teoretycznie długo w praktyce z perspektywy historycznej mgnienie oka, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozmiary II wojny światowej, najmocniejsza marka świata. Polska jako hub zasysający obywateli pierwszej Rzeczpospolitej dawnej, bo nagle się okazuje, że te więzi kulturowe z pierwszej Rzeczpospolitej są silne i Białorusini, Ukraińcy. No, pan doktor twierdzi, że głównie bliskość, na pewno tak, ale jednak oni tutaj zostają, mogliby pojechać dalej, mogliby szukać innych możliwości. Jakaś te więzi kulturowe też muszą temu wspierać. Zmierzając do konkluzji, do mojego pytania, na ile
w jaki sposób wspierać soft power, rozwój tej miękkiej siły przyciągania. W przypadku Polski tutaj to działa, bo jest ta miękka siła przyciągania wynikająca z kultury, tradycji, historii I Rzeczypospolitej. W przypadku Niemiec stało się to możliwe, bo taka była potrzeba chwili, bo świat się błyskawicznie podzielił na dwie części. Niemcy były po jednej stronie żelaznej kurtyny i zostały wciągnięte do tego klubu ze względu na historię, co umożliwiło to niesamowity, szybki postęp Niemiec, bo sytuacja geopolitycznie gwałtownie się zmieniła. Czy można zbudować markę państwa, bo taki jest kapryc, dałem przykład Chin, Korei Południowej, dla nas z naszej perspektywy to wygląda ten proces sztucznie i wystarczą do tego pieniądze, czy jednak musi być jakiś zbieg okoliczności, splot przyczyn, jakaś baza, która ułatwia czy wręcz umożliwia rozwój soft power, budowanie własnej pozycji, miękkiej siły przyciągania? Panie redaktorze, na pewno chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na samym początku a propos soft power. Pan mówi właśnie siła przyciągania. Ja bym też powiedziała miękka siła oddziaływania. Czyli jednocześnie przyciągamy do nas naszymi ideami, wartościami, ale także poprzez nasze idee, wartości realizujemy nasze cele za granicami naszego kraju. Zatem, aby zbudować soft power jest potrzebnych wiele elementów. Tutaj pan doktor habilitowany wskazał na ludzi, na obywateli. Zgadzam się, ponieważ oni są, każdy z nas, każdy Polak jest najlepszym ambasadorem Polski. Polscy naukowcy wyjeżdżający za granicę, prezentujący wysoki poziom zarówno naszej nauki, jak i kultury, ale także kultury osobistej. Bo myślę, to uważam, że spotkanie z przedstawicielem narodu, który ma właśnie wysoką kulturę osobistą, od razu przekłada ten wizerunek powoli, czy krok za krokiem, kropla drąży, że skałę na cały naród. Ale to jest jedna rzecz. Druga w mojej ocenie to jest przemyślana polityka budowania marki danego państwa i narodu. Istnieje taki model, w jaki sposób powinno budować się daną markę. Markę narodu, markę państwa. Tam wpisujemy i musimy działania podejmować wokół kilku filarów. Po pierwsze kultura i dziedzictwo narodowe, o którym dzisiaj mówimy, znaczy o kulturze. Po drugie turystyka. Po trzecie społeczeństwo. Po czwarte eksport. Po piąte rząd i demokracja w ramach rządu. I po piąte imigracja i inwestycje. W obszarze tych, to jest łączone w sześć takich filarów. Należy podejmować na arenie międzynarodowej zorganizowane i zaplanowane działania w długim czasie. Jeżeli myślimy o kulturze, to tutaj mamy działalność szeregu instytucji za granicami państwa. W przypadku Niemiec to jest Instytut Goethego, w przypadku Wielkiej Brytanii British Council, w przypadku Francji Instytut Français, w Hiszpanii mam także Instytut Cervantesa. Instytuty Konfucjusza. Dokładnie. Mamy także w Polsce Instytut Adama Mickiewicza, a także obecnie nowy Instytut imienia Kolbego. Więc te instytuty działają poza granicami państw, promując kulturę i promując także zarówno język, jak i kulturę. Tą samą rolę mają ambasady. Ambasady organizują różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, zapraszają polityków, lokalne elity gospodarcze. W ten sposób sprawiają poprzez poznanie i bezpośrednie doświadczenie, że kultura danego narodu staje się tym politykom, tym elitom gospodarczym, a także opinii publicznej danego państwa bliższa. W perspektywie polskiej, oprócz tych zorganizowanej polityki, którą bardzo chciałabym widzieć, chciałabym, żebyśmy zaplanowali taką politykę w ramach naszego państwa na najbliższe 20 lat i ją realizowali. W perspektywie Polski jeszcze jest bardzo ważna grupa ludzi, która może wspierać naszą markę narodową, to znaczy Polonia. 18-20 milionów osób, Polaków i też ludzi pochodzenia polskiego, którzy są rozsiani po całym świecie. Oni mogą wybitnie promować polską kulturę i Polaków. A tutaj pan doktor też wskazał, że to, co zrobiliśmy jako Polacy w zeszłym roku wobec narodu ukraińskiego, ta gigantyczna pomoc, zarówno przejawiająca się w inicjatywach oddolnych, każdej rodzin, jednostek, ale także państwa, ponieważ państwo polskie wspiera działania Ukrainy w obszarze wojennym. Myślę, że te działania nie mogłyby tyle trwać, gdyby nie wsparcie zarówno państwa, jak i społeczeństwa obywatelskiego polskiego. Promowanie tej życzliwości, tej otwartości, z którą pomimo tym, że my mamy bardzo skomplikowaną historię polsko-ukraińską, to Polacy w ogóle o tym nie myśleli,
ani na poziomie indywidualnych spotkań, ani na poziomie państwa. Czyli powinniśmy promować polską życzliwość, polską naukę, polską też mądrość i w ogóle chyba sami też uwierzyć w to, że jesteśmy narodem, który ma takie samo prawo, jak i inne narody, do mówienia o tych swoich dobrych stronach. My czasem zapominamy albo mamy taką sztuczną skromność. Wydaje nam się, że każdy naród tak samo postępuje. Tak nie jest. Trzeba odważnie mówić o swoich dobrych stronach, mocnych, ale też o trudnych sprawach, bo życie w traumie, której nie potrafimy powiedzieć o tym, co bolało, o tym, że byliśmy krzywdzeni, jest także złe. Pierwszym krokiem do uwolnienia się z traumy, mamy tą w Polsce taką traumę i II wojny światowej, no i stosunków polsko-ukraińskich, czyli rzezi wołyńskiej, przekazywaną z pokolenia w pokolenie. I musimy o tym zacząć spokojnie rozmawiać, powiedzieć, że my potrafimy z tą traumą żyć, ale chcemy budować wizerunek Polaków takimi, jakim jesteśmy. Właśnie życzliwych, solidarnych, otwartych i świetnie rozwijających się gospodarczo, bo to także jest istotne dla wizerunku kraju. Dziękuję pani doktor. Do pana doktora Lewandowskiego. Wracając do Trójmorza, do tego, co się dzieje w naszym regionie w ostatnich latach, na ile to jest, no niech pan powie, czy ja jestem beznadziejnym romantykiem, melancholikiem, a na ile dostrzegam jakąś przestrzeń. Mamy jednak bardzo silną tradycję państwa, które dzisiaj nazywamy Pierwszą Rzeczpospolitą. To był bardzo silny cywilizacyjnie, kulturowo twór, którego historia została przerwana w XVIII wieku, dobrze to wiemy, ale które stanowi wspólną historię dla sześciu państw dzisiaj. Polski, Litwy to oczywiście, ale również Białorusi, również Ukrainy, również Łotwy, a nawet do pewnego stopnia Izraela, bo Izrael stworzyli osoby, które etnicznie wcześniej mieszkały na terenie historycznej pierwszej Rzeczpospolitej. Na ile to może być kulturowo-cywilizacyjna baza do budowania miękkiej siły Polski czy naszego regionu, a na ile to jest jakaś tam ramota z historii, która dzisiaj niewiele znaczy? Wszystko zależy od tego, jak jesteśmy w stanie skonstruować opowieść, która przemówi do współczesnego odbiorcy, bo ja bym się skłaniał tutaj do odbioru, że jest to ciekawe historycznie dziedzictwo, natomiast gdybyśmy zrobili sondaż wśród młodych ludzi, to niewielu o jakichkolwiek tego typu tradycjach byłoby w stanie coś powiedzieć, więc myślę, że trzeba byłoby to przekuć w dobrą opowieść. Może gdzieś to w nas w środku jest, trzeba to wyciągnąć. Myślę, że chyba aż tak bardzo w nas też tego nie ma. Dzisiaj żyje się bardziej tym, co jest tu i teraz, niż tym, niż co było kiedyś. Ponowoczesność ma swoje dość brutalne reguły, które niszczą wielkie narracje, czy też nie pozwalają im dalej być tymi wielkimi opowieściami. Dzisiaj dużo trudniej jest wykreować opowieść, która przykuje uwagę. I tutaj ta solidarność mi cały czas chodzi po głowie, bo niedawno przypomniał mi się prosty Netflixowy serial Wielka Woda, który pokazuje dokładnie ten sam zryw solidarnościowy, chociaż wewnętrzny. I to jest być może jakaś opowieść, którą można o nas kreować. Tym, co mnie najbardziej fascynuje w soft power, to jest to, w jaki sposób można zaprząc różnego rodzaju teksty kultury popularnej do tego, żeby właśnie pokazywać nas na zewnątrz. Dlatego, że z tą kulturą popularną obcują wszyscy. Dzisiaj można powiedzieć, że w teorii ma ona status wszechkultury, bo tej kultury popularnej nie jesteśmy w stanie się uwolnić. Ona nas bombarduje z każdego miejsca. I teraz możemy sobie zadać pytanie, ile rozpoznawalnych globalnie marek takich popkulturowych ma Polska? I tutaj odpowiedź nie jest taka optymistyczna, bo gdzieś mi się udało Wiedźmina znaleźć z takich bardzo popularnych. Że odwołuje się często do różnych słowiańskich elementów mitologii, łącząc je zgrabnie z wszystkimi innymi mitologiami starymi. Ale to właśnie trzeba znaleźć formę opowieści o nas, która będzie atrakcyjna dla odbiorcy zewnętrznego. A co gorsza, my nie mamy wpływu na to, jak będzie ta opowieść odebrana, bo to już gdzieś tam zależy od odbiorców. A jeszcze druga rzecz, bo tu bym jeszcze dodał, bardzo silnie trzeba położyć nacisk, budując soft power, a co robią choćby Amerykanie czy Unia Europejska, na edukację, na stworzenie form wymiany studenckiej, bo ci studenci, którym pokażemy Polskę i tenże nasz system edukacyjny, nasz kraj przy okazji, bo ktoś przyjeżdża tu studiować na 2-3 lata, pozna kraj przy okazji. To jest ciekawe, atrakcyjne miejsce dysponujące gigantycznym ładunkiem pozytywnych cech, wartości. To
po pierwsze zabiorą to do siebie, a być może część z tych wartości gdzieś tam przeniknie także do społeczeństw, z których ci studenci się wywodzą i to niekoniecznie muszą być już studenci tylko ze wschodniej części. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, ostatnie słowo do pana. Będzie pan podsumowywał naszą dyskusję, ale wzmocnię je pytaniem. Nie mamy zbyt wielu wielkich opowieści polskich. Brakuje nam własnych narracji, jak wykreować opowieść o nas samych. No to są te odwieczne pytania, które sobie zadajemy, ale jest jedna zasadnicza zmiana. Wielki reset. Wojna, reakcje na tę wojnę nawet bardziej pokazały, ile było sztucznej kreacji rzeczywistości w tej opowieściach o poszczególnych państwach, ile one były prawdziwe. I na odwrót, kraje, których byśmy się niewiele spodziewali, bo ich nie znamy za bardzo, widzę Estonia, nagle się okazują bohaterami na miarę swoich możliwości. Kraj, który per capita pomaga zdecydowanie najbardziej. Bohaterstwo Estończyków, zaangażowanie jest niesamowite. Oni piszą w ten sposób własną wielką opowieść o samym sobie. Na ile ta wojna okazuje się wielkim resetem wcześniejszych narracji? Czy pojawia się przestrzeń do napisania nowej narracji? Czy pan dostrzega, jaką opowieść o sobie może napisać Polska? Może nieskromnie powiem, ja tę narrację buduję cały czas w mojej uczelni, gdzie mam studentów ze 100 krajów świata. Najwięcej jest Ukraińców i ludzi z Indii. I chcę powiedzieć państwu całkowicie poważnie, że to nie są łatwe rozmowy, jeśli chodzi oczywiście głównie o nas i o Ukraińców. Ja traktuję moich studentów podmiotowo, czyli zmuszam ich do tego, żeby również odgrzebywali w swojej pamięci to wszystko, czego ich uczono w szkole. A uczono ich w szkole rzeczy, niestety, nie do końca pasujących czy pomagających nam we własnym wyobrażeniu, jak możemy być przez nich postrzegani. Podam oczywiście parę przykładów. Kiedy byłem w 2014 roku na wykładach w mieście, które się nazywa Ivano-Frankivsk, nazwa jest oczywiście idiotyczna, ponieważ Ivano-Franko nie ma nic wspólnego ze Stanisławowem. No ale tak został nazwany ten bardzo piękny zresztą obszar miejski, taki mały Lwów. W księgarniach akademickich miałem okazję przejrzeć wiele książek historyków ukraińskich, których okres międzywojenny dotyczący Kresów Wschodnich nazywany był niezmiennie okresem polskiej okupacji. Opisali historycy w latach, no już od czasu, kiedy Ukraina stała się państwem niepodległym. Mamy do czynienia cały czas z trudnymi tematami. Kiedy rozmawiam ze studentami i mówię im, że pomysł Juszczenki z uczynieniem Bandery bohaterem był pomysłem idiotycznym, ponieważ w dużym stopniu bardziej podzielił on Ukraińców niż ich zjednoczył, to wtedy spotyka mnie raczej milczenie. Oni bowiem sobie nawet z tego do końca sprawy nie zdają, gdyż ich uczono w szkołach, że Bandera, Szuchewicz, Kłym Sawur czy Konowalec, czyli ludzie, których my traktujemy jako zbrodniarzy i słusznie, byli głównie antyradzieccy. Nie ma tam specjalnej narracji dotyczącej Polaków. Jest ona zaciemniona w sposób świadomy. Jeżeli teraz przyjąć w sposób poważny i mający konkretne skutki tę koncepcję, którą przedstawił przed chwilą pan redaktor, mówiąc o wielkim resecie, ja nie ukrywam, jestem jeszcze sceptyczny, ponieważ takie rzeczy się dzieją nagle. Pamiętajmy, że cały pomysł Trójmorza, co do którego jestem bardzo sceptyczny, jest pomysłem, który został w dużym stopniu wygenerowany z tytułu zachowań Rosji. Tutaj sięgam do tego, co mówił pierwszy dzisiaj przedmówca, nasz gość z Niemiec. Zgadzam się z tym, bardzo często jest tak, że miękka siła poprzedza później zastosowanie siły twardej. Dokładnie to zrobiła Rosja. Proszę zauważyć, w jakim stopniu Rosja Putina uwiodła cały świat. Nas również w pewnym sensie. Ale nie jesteśmy tu wcale wyjątkiem. Potem nastąpiła twarda siła, którą się zetknęliśmy najpierw w roku 2008, potem w 2014, ale wciąż było to jeszcze nie do uwierzenia. I nastąpiło pójście dalej. Zobaczcie państwo, co robią Chińczycy. Chińczycy mnożą na całym świecie Instytuty Konfucjusza. U nas w szkole kształcimy w języku chińskim, mamy klasy Konfucjusza. Współpraca się układa znakomicie, ale przy zagwarantowaniu pełnej symetrii obu stron. Znaczy, oni mają u nas swoje lekcje, notabene uczą też lektorzy z Polski, co mnie bardzo cieszy, ale również biorą udział we wszystkich istotnych dla nas wydarzeniach o charakterze kulturowym, znają polską historię, znają polskie marki. A propos marki, zawsze mnie bawi jedna sytuacja, taka anegdota, którą powiem. Grzegorz Wójtowicz, już niestety nie żyjący, kiedyś szef NBP, zapytany przeze mnie jeszcze w latach 90., dobrze się znaliśmy, mówię: Grzegorz, powiedz mi, co będzie polską marką w ciągu najbliższych paru lat. To był okres po roku 95. On mówi, będzie tych marek bardzo dużo. No to czemu masz taką zafrasowaną minę? On powiedział, będzie ich bardzo dużo, ale nie będą miały polskich nazw.
I to jest właśnie notabene bardzo nasz duży problem, bo zauważcie Państwo, nikt nie ma problemu z kojarzeniem takich nazw jak Nokia na przykład, jak Mitsubishi, jak nawet ten nieszczęsny Dell, który został dla nas, krótko mówiąc, trochę podsunięty jak śmierdzące jajo. Zauważcie, jak się na kanwie współpracy z Niemcami znakomicie dorobili Czesi, jak myśmy zostali, krótko mówiąc, oszukani. Więc na tym tle pojawia się oczywiście olbrzymia pokusa, żeby również zastanowić się nad tym, w jakim stopniu my jako społeczeństwo kreujemy takie władze, które podejmują słuszne decyzje, bo nie ukrywam, w myśl reguły, która jest mi wciąż bliska, że szuka się przyjaciół blisko, a wrogów daleko, chociaż wyraził ją niepopularny dzisiaj polityk, to nie jest wcale takie złe założenie. Bo jeżeli mamy dzisiaj cały czas epatowanie nas informacjami o tym, że mamy coraz bardziej znakomitą armię, w co nie wierzę, bo mówi o tym minister, który nie był nigdy w wojsku. Po drugie, pamiętajmy o tym, że mamy również nasz dobry, z tego co wiem, przynajmniej teoretycznie, zespół produkcji zbrojeniowej, a sprowadzamy broń parę tysięcy czy paręnaście tysięcy kilometrów odległego kraju. Zapytajcie Państwo o offset, zapytajcie o łatwy dostęp technologii i fachowców. To nie jest polityka rozsądna i ona nie do końca zbuduje nam wizerunek państwa, które dba do końca o swoje bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Tu się zgadzam z panią doktor, mówiąc o tym, że polityka w kwestii kształtowania marki czy wizerunku państwa z perspektywy soft power jest polityką dalekosiężną i strategiczną. Na to potrzebna jest przede wszystkim narodowa zgoda. I na koniec bardzo ważny przykład, który pokazał, do jakiego stopnia istniejące przez dziesiątki lat olbrzymie antagonizmy, które nawet kiedyś przeistoczyły się w wojnę domową, mogą prowadzić do wyciągania wniosków z historii i budować znakomitą, prężną przyszłość państwa. Znowu wracamy do modelu irlandzkiego. Najpierw wojna partyzancka, potem wojna domowa, w której się wszyscy wykańczali. Tam nie było wiele ofiar, ale wszyscy ważniejsi przywódcy, no nie wszyscy na szczęście, ale duża ich część zginęła. I co się dzieje dalej? Mijają dziesięciolecia, powstaje system partyjny, w którym są dwaj antagoniści na śmierć i życie wręcz. Po czym w latach 80. następuje pójście po rozum do głowy i zawarcie paktu między dwiema głównymi partiami, czyli Fianna Fáil i Fine Gael, i przyjęcie założenia, że od tej pory przestajemy się kłócić. Budujemy wizerunek naszego państwa w taki sposób, żeby było ono wzorem do naśladowania dla innych. I to się stało, proszę Państwa, w ciągu kilkunastu lat. Taka sytuacja, chyba się z tym zgodzicie, jest kompletnie niewyobrażalna w warunkach polskich, współczesnych, przy tej skali antagonizmów, jakie mamy, a które będą się tylko i wyłącznie potęgować jeszcze teraz w okresie prekampanijnym i okresie kampanijnym, co gwarantuje nam postać pana ministra Brudzińskiego. Jestem o tym w 100% przekonany, że mowa nienawiści będzie rosła, bo obie strony będą sobie to pokazywać. Wniosek końcowy jest taki, potrzebne są działania absolutnie dalekowzroczne, potrzebne są bardzo duże środki i potrzebna jest grupa fachowców, którzy dobierani są nie na kanwie kryterium politycznego, tylko kryterium fachowego. To jest podstawowa sprawa. Jeśli tego nie zrobimy, nie zbudujemy dobrej marki polskiego państwa i nasza siła miękka, a możemy brać przykłady właśnie chociażby także z tych krajów, które użył dzisiaj pan redaktor. Estonia jest kapitalnym przykładem, to jest absolutna success story z perspektywy państw będących kiedyś pod kontrolą Moskwy. To jest absolutna, wspaniała historia i takich przykładów jak Estonia, częściowo Słowenia, chociaż Słowenia już na trochę mniejszą skalę i oczywiście kompletny antyprzykład, jakim są Węgry. Zauważcie, Węgry, które były państwem, które straciło bardzo dużo terytorium po I wojnie światowej, dziś jest uważane jako państwo niedemokratyczne i rewanżystowskie. To jest absolutnie antyteza do reguły soft power. Chciałbym, żebyśmy w tym kierunku jako Polska jednak nie poszli. No i tutaj wniosek jeszcze mi przynajmniej nasunął się jeden. Nie należy budować soft power wokół konkretnych marek wobec pojedynczych osób najskuteczniejszych, a chyba też najtrudniejsze jest budowanie soft power wokół określonych, ważnych dla wszystkich wartości. Dziękuję bardzo za uwagę. To był nasz panel Kultura jako soft power państwa. Dziękuję bardzo wszystkim naszym panelistom za udział. Zapraszamy na kolejne panele kongresu. Dziękuję, do widzenia.